Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Daniel Radcliffe to uosobienie wielkomiejskiego artysty na miarę XXI wieku. Świetna kariera, która nie zakończyła się po dziecięcej roli, elitarne wykształcenie, progresywno-lewicowe środowisko. Generalnie nic, co mogłoby się kojarzyć z wysiłkiem fizycznym czy rozwiniętą muskulaturą, a jednak. Najpierw trochę kontekstu. Jego wykształcenie określiłem jako elitarne, ponieważ uczęszczał do drogiej prywatnej szkoły dla chłopców w Londynie. Natomiast prawdziwym marzeniem małego chłopca było zostać aktorem. Wspierający rodzice zadbali o jego rozwój w tym kierunku i już w wieku 8 lat po raz pierwszy stanął przed kamerą. Swoją drogą była to produkcja w klimatach magicznych o młodym Davidzie Copperfieldzie. Jego drugie doświadczenie przed kamerą to już rola w prawdziwie gwiazdorskiej obsadzie Krawca z Panamy. Młody Radcliffe zagrał wówczas u boku najbardziej znanych twarzy tamtego okresu. Sprawdził się na planie, co otworzyło mu drzwi już nie tylko do udziału w kasowych produkcjach, ale też do odgrywania w nich kluczowych dla fabuły postaci. I to właśnie po tej roli dostał propozycję zagrania w kultowym filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W castingu pokonał m.in. Toma Feltona, który ostatecznie zagrał we wszystkich częściach sagi Draco Malfoya. Film o czarodzieju okazał się być światowym hitem, podobnie książki J.K. Rowling, przez co kontynuowano sagę przez wiele lat. Zyskana rozpoznawalność została przez Radcliffe'a dobrze spożytkowana i w przeciwieństwie do wielu innych dziecięcych gwiazd nie skończył jako dorosły heroinista. Spore kontrowersje wzbudził jego angaż w londyńskim teatrze West End. Radcliffe zagrał w sztuce Equus. Jednym z jej głównych wątków jest seksualność, przez to w niektórych scenach wychodził na scenę nago. Wcielił się wówczas w rolę niezrównoważonego psychicznie nastolatka, którego obsesją okazały się konie. Uwielbienie do nich przypominało seksualno-religijną ekstazę w połączeniu z pewną dozą przemocy. Akt bowiem kończył się oślepianiem zwierząt przy pomocy metalowego szpikulca. Był to natomiast pierwszy występ Radcliffe'a, gdzie zaprezentował światu swoją sylwetkę. Jego forma na pewno nie sprawia wrażenia jakkolwiek imponującej. A Daniel był wtedy po prostu szczupły. Natomiast po pierwsze mamy rok 2007, a standardy dla męskiej sylwetki są jeszcze w miarę nietknięte przez popularne media. Odwołam się tu do przykładu innego aktora. Ciało Brada Pitta z Fight Clubu powszechnie odbierane było jako ponadprzeciętnie atletyczne, ale jeszcze nie kulturystyczne. Natomiast jego forma stroi z 2004 roku wprost zszokowała opinię publiczną wysokim poziomem umięśnienia. Zmierzam do tego, że jak na 2007 rok Radcliffe prezentował się całkiem normalnie. Jego sylwetkę określano nawet mianem dobrej jak na nastolatka, a on sam miał się nawet nieco przyłożyć do jej zbudowania. Do roli trenował z ciężarem własnego ciała oraz w siłowni. Tutaj jeszcze zaznaczę, że Radcliffe miał wtedy jeszcze niecałe 18 lat. Powiedziałbym, że sylwetka ta nosiła pewne ślady aktywności fizycznej. Przede wszystkim niski poziom tkanki tłuszczowej, który oszacowałbym na jakieś 15%. Daniel jest mężczyzną dość filigranowym, ma niecałe 165 cm wzrostu i podobno bardzo małe dłonie i rozmiar buta. Co za tym idzie, słabe warunki do budowania masy mięśniowej. Widzę tu jednak pewne zarysy muskulatury, mamy nawet lekką waskularyzację ramion i klatkę na tyle pełną, że odznacza się jej kształt. Oczywiście znaczna część z nas wyglądała lepiej nawet bez jakichkolwiek ćwiczeń, natomiast zważywszy na po pierwsze znacznie niższe standardy w roku 2007, po drugie bardzo młody wiek Radcliffe'a i w końcu jego wybitnie słabą genetykę, to wierzę, że mógł tu już jakiś czas ćwiczyć. Od tego czasu treningi kontynuował. Oczywiście prezentowane przez niego warunki fizyczne nie kwalifikowały go nigdy do ról postaci bardziej męskich czy przede wszystkim muskularnych. Zawsze jednak odgrywał postaci ważne z punktu widzenia fabuły, mężczyzn atrakcyjnych, postaci często angażujących się w wątki romantyczne. Te bywały nawet motywami przewodnimi całych scenariuszy, jak na przykład Słowo na M, gdzie wcielił się w rolę chłopaka zakochanego w najlepszej przyjaciółce. Choć nie były to role wymagające umięśnienia, bo z oczywistych względów Radcliffe takich by wtedy nie dostał, to wymagały jednak od niego formy przynajmniej średniej, niezapuszczonej, pozwalającej widzowi lub widzkom kojarzyć go z atrakcyjnym wizerunkiem oraz do ról romantycznych. Dlatego od czasu do czasu pojawiały i pojawiają się zdjęcia Radcliffe'a z klubu fitness czy uprawiającego jogging. Zjawisko to nasiliło się mniej więcej od 2014 i 2015 roku.
Najpierw musiał nieco zwiększyć masę do filmu Game Changers. Nie występuje tam bez koszulki, natomiast przedstawione tam realia podwórek Los Angeles oraz kostiumografia wymagały, by Daniel był przynajmniej wysportowany. Chwilę później wystąpił w sesji zdjęciowej dla Vanity Fair Italia, gdzie widzimy, że bez koszulki prezentował się całkiem przyzwoicie. Zachował podobny poziom otłuszczenia, jednak w stosunku do 2007 roku dołożył sporo, jak na jego warunki masy mięśniowej. Pozwoliło mu to odsłonić brzuch i poniekąd odseparować poszczególne partie. Nie udzielał wtedy wywiadów gazetom typu Men's Health, stąd nie wiemy nic o szczegółach jego treningu, natomiast wszystkim pozostałym wyznał, że sporo ćwiczył na siłowni. W 2016 roku dostał jedną ze swoich najbardziej męskich ról. Chodzi mi o film Imperium, gdzie wcielił się w rolę działającego pod przykrywką agenta FBI, infiltrującego środowisko neonazistowskie. Sam wybór Radcliffe'a nie spotkał się z ciepłym odbiorem, a sam film nie dostał najwyższych recenzji. Niemniej w kontekście samej sylwetki widzimy tu jedną z lepszych wersji Harry'ego Pottera. W porywach nawet do określenia jako sportowca wytrzymałościowego. W obcisłej koszulce odznaczają się barki, a gdy energicznie wystawiał rękę do hitlerowskiego pozdrowienia, widać było mocną waskularyzację przedramion. Nie sądzę, żeby mimo to forma Radcliffe'a mogła zrobić wrażenie na społeczności związanej z kanałem Stalowy Szok. Co innego dla innych, ludzi nie będących w temacie sportu. Dowodem na to, że sylwetka Daniela powszechnie odbierana była jako wysportowana i ponadprzeciętnie dobra, jest fakt pojawiania się pytań o jego system treningowy czy dietę. Na mniejszą skalę niż u aktorów faktycznie dobrze wyglądających, natomiast miało to miejsce nawet kilka lat temu. Daniel Radcliffe, choć nie jest z tym kojarzony, to ćwiczy na siłowni od wielu lat. I co ciekawe, trochę w stylu dopakowanych gwiazd przed wypuszczeniem głośnego filmu, pojawia się i ćwiczy na publicznych siłowniach i normalnie pozuje z fanami. Jednak w przypadku Chrisa Hemswortha, Dwayna Johnsona, Goslinga czy całej reszty jest to ustawione i uzasadnione marketingowo. Bo jeśli zostaną, w cudzysłowie, przyłapani na dużych transformacjach, to zaczyna się więcej o nich mówić, a w konsekwencji o filmie, w którym mają zagrać. Radcliffe natomiast na podobne siłownie chodzi całkowicie casualowo, do tej pory po prostu zaznaczając swoje istnienie. Bo do tej pory największe, co udało mu się osiągnąć pod względem sylwetkowym, to wygląd osoby zdrowej i aktywnej fizycznie. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Daniel Radcliffe, były czarodziej, mężczyzna o dosłownie filigranowej budowie ciała, zaczął wyglądać tak, jakby ćwiczył. I to ciężko, długo i z sukcesami. Od kilku lat gra główną rolę w serialu Cudotwórcy. Fabuła opowiada historię dwóch aniołów, którzy próbują przekonać Boga, aby ten nie niszczył ziemi i nie skazywał ludzkości na zagładę. Obecnie emitowany jest czwarty sezon serialu, który osadzono w klimatach rodem z Mad Maxa. A Radcliffe dostał rolę jeszcze groźniejszą niż agenta FBI. Tym razem jest wojownikiem. I dopakował do takiego stopnia, że w internecie zaczęły się szerzyć plotki w kontekście ewentualnego zagrania przez niego Wolverina. W finałowym odcinku w jednej ze scen Radcliffe walczy z humanoidalnym robotem, wyrywa mu kończyny i coś przypominającego serce. Zrywa jednak z siebie ubrania do samych slipek, natomiast bez ubrań jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze. Mamy tu sylwetkę kompletną, sprawiającą wrażenie funkcjonalnej. Bez przesadnie rozwiniętej masy mięśniowej, jednak bardzo ostrą, dociętą i bogatą w szczegóły. Jego sekcja środkowa to już konkretny i zarysowany sześciopak. Klatka piersiowa jest wyseparowana, z widoczną przerwą przyśrodkową widać też pracę włókien. Natomiast największe wrażenie robią mięśnie naramienne aktora i jego ramiona, z którymi w mojej ocenie zawsze dotąd miał problem i nawet w czasach swojej lepszej formy nie był w stanie zapewnić im rozmiaru. Gdy zaczniemy im się tu przyglądać, to w gruncie rzeczy dalej go nie ma, natomiast przez bardzo mocny poziom docięcia oraz masę, którą zrobił w barkach, na pierwszy rzut oka wyglądają na całkiem rozwinięte. Robotę robi tu zwłaszcza wyraźna separacja mięśni ramiennych na czele z aktonem środkowym względem bicepsów oraz świetna waskularyzacja przedramion. Tym razem jednak grube kable pojawiły się też na bicepsach. Dużo słabiej prezentują się nogi, także całkiem pominę ten temat. Podniesiona na całym świecie wrzawa na temat sylwetki Radcliffe'a wynikła przede wszystkim z jego bardzo dobrego docięcia. Faktycznie widać tu też większą masę mięśniową niż poprzednio, natomiast dzięki surowości wygląda ona na większą. Pomaga mu też jego niski wzrost. Dzięki niemu nawet pozornie mały przyrost w masie całkowitej przełoży się na dobre wypełnienie ramy muskulaturą.
Ale abstrahując już od mojej oceny i opisu najnowszego wcielenia Daniela, też jesteście zaskoczeni jego przemianą. Jeśli ktoś z Was słyszał o zaklęciach na masę, proszony jest o pilne podanie formuły w komentarzach. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.